A więc hej, cześć, witajcie, witam was Marcinos i witam was już w kolejnym odcinku z PSA 2016 Mic Lab. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, oj, będzie się działo, ale to za chwileczkę, tak więc witajcie jeszcze raz bardzo cieplutko. Hej, cześć i czołem, siemanko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A więc okej, już jesteśmy w grze, no i słuchajcie, co dzisiaj będzie się działo, już wam tutaj opowiadam. Oczywiście otworzymy sobie kontrakt, gdzie możemy znaleźć, oczywiście, Castolo, dokładnie. Już za chwileczkę to sprawdzimy, czy go znajdziemy, czy nie. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, czy wypadnie nam czarna piłeczka, a może złota. Bardzo bym chciał, żeby to była czarna. Ale czarna przeleciała, jeszcze jest jedna, żeby to była czarna, ajajaj, nie myślałam, ta złota piłka, jak na złość, ale kogo nam tutaj dało, za chwileczkę sobie sprawdzimy, Fabiano, Luis Fabiano, z tego co tak dobrze pamiętam, a dobrze pamiętam, bo to nawet pisze, 77 overall, napastnik, więc okej, tutaj gdzieś go, może dodamy do trainer, convert in the trainer, czekajcie, dodamy go do My Club Members, nie będziemy tutaj nic kombinować, no okej, tutaj możemy podwierać, ale to dopiero za 10 tysięcy, a czy tutaj będziemy mogli mieć jakiegoś nowego, fajnego menadżera do kupienia, no są, ale naprawdę dużo, dużo kosztują. Ja oczywiście będę patrzał 4-2-2-4-2-3-1, taką oczywiście możemy formacją zagrać, nie gram inną, dlatego że innej formacji nie lubię. I poczekajcie, otworzymy sobie jeszcze jedną piłkę z Europy, no to okej, zobaczymy. Więc klikniemy i za chwileczkę ją sobie otworzymy, zobaczymy, kto to może być. Może być jedna czarna piłka. Żeby ją tylko trafić, to będzie superowo, ale jej na pewno nie trafimy. Mamy złotą, kolejna złota piłka, fioletowe koreczki, łysa pałka, no nie, jednak nie blondyn, root i 69, taki nam jest tutaj niepotrzebny, więc dodamy go, czekajcie, dodamy go tutaj. Try. Czyli on będzie naszym trenerem, z tego co tak tutaj widzę. No to nieźle. Dobra, słuchajcie, dzisiaj będziemy zbierać oczywiście GPN na to, żeby tutaj otworzyć, żeby to otworzyć tutaj na dole. No i oczywiście jest to z UEFA Champions League. Możemy jakiegoś tutaj zawodnika mieć. Słuchajcie, a więc to tyle i za chwileczkę widzimy się w pierwszym meczu. A więc okej, słuchajcie, już jesteśmy, no i online challenge cup, czyli to jest UEFA Championship League. Takie dzisiaj zmagania tutaj będziemy mieć. Więc no zobaczymy, jak nam tutaj wszystko pójdzie. Słuchajcie, myślę, że wszystko na pewno się poprawi, że aż ta niedobra pasa nam się skończy. Oczywiście te niedobre takie wyniki, które mieliśmy, więc za chwileczkę wszystkiego się dowiemy, przekonamy, tak więc za chwilkę widzimy się w spotkaniu. A więc okej, zaczęliśmy już pierwszą połowę dzisiejszego spotkania. Jakże ono może być bardzo emocjonujące, więc to zobaczymy za chwileczkę, jak to wszystko nam się tutaj przełoży na całe spotkanie. Po prostu myślę, że w dzisiejszym naprawdę odcineczku na skład coś tutaj naprawdę dołożą od siebie i zaczną normalnie grać, tak jak powinno to być. No jestem ciekaw, jak to wszystko nam się przełoży na grę. Słuchajcie, zobaczymy to wszystko, co tutaj się stanie, co w dzisiejszym meczu mój skład pokaże. Jak na razie, no nie jest tak za superowo, ale chociaż powiem wam, no nie jest też źle. Nie jest źle dlatego, że no mniej więcej coś nam zaczęli grać. To mi się naprawdę zaczęło to podobać, bo no nareszcie widzimy jakiś ruch po prostu moich ziomków. Tak mogę to powiedzieć. No i piękne przejęcie tutaj przez Luisa Figo podaje do Falcao. Nie wiem, czy dobrze to czytam, ale jeżeli nie, to mnie poprawcie w komentarzach. No i Matuidi oddaje strzał. No pięknie. Coś zaczyna się chyba mój skład tutaj rozgrywać. Z tego co mi się tak tutaj zdaje.
No pięknie tutaj zaczęli. Piękny strzał Matuidiego. Chociaż szkoda, że nic z niego nie wyszło. No i piękne. Pięknie przejęcie piłki przez mój zespół. Chociaż jeszcze tak nie do końca. Słuchajcie, gościu ma lekkie lagi. Wy tego na nagraniu nie będziecie odczuwać. A ja to odczuwam i to aż za bardzo. Aż za bardzo. Słuchajcie, 1-0 dla przeciwnika. Coś mam źle ustawione sterowanie, wam powiem. Coś mi się tutaj poknuciło sterowanie. Nie wiem, co jest grane. Nie wiem, no ale za chwileczkę postaram się to ogarnąć już w kolejnym spotkaniu. No choć nie wiem, czy ono będzie. Nie no, na pewno być będzie. Słuchajcie, nie jest nic straconego. Jedna bramka to nie jest źle. Tak jak mówię, jedna bramka to nic takiego. Chociaż niekiedy zespół może po jednej bramce się załamać, ale myślę, że tak mój tego nie zrobi. Chodzi o to, że po prostu zmianę naszego ziomeczka mam pod celiterą, a miałem przedtem pod kół i to mi tak zbytnio nie odpowiada, więc jak sami widzicie, troszkę nie jest za ciekawie. Bo powinienem mieć pod kół literą, no nie wiem, co się stało, że mi po prostu to zmieniło. No i nie wiem. Myślałem, że Rage Quit czy coś, nie wiem, ale są lagi. Jezusie, co to takie lagi? Takich lagów jeszcze nigdy nie miałem. Nie wiem, co się tutaj dzieje, że aż tak mi tutaj larze to wszystko. Aj, tak to nie rób. Tak nie robimy, tak się nie bawimy. Rzut karny. No masakra. Widzieliście to? To był bug, no ale cóż, mniejsza z tym, mamy karnego. Nic, troszkę sobie potańczymy tu. Adaturan. My sobie tutaj potańczymy tym naszym bramkarzem. No a ten ziomuś co robi? No i znów mamy laga, patrzcie, znów mamy laga, albo po prostu będzie rage quit. Nie wiem, co się dzieje. Chyba mamy rage quit. Chyba tak mi się coś zdaje. Ale nie jestem pewien. Wydaje mi się, zdaje, że chyba będziemy mieli rage quit. Czyżby rage quit? Przez naszego rywala? Czy jakaś zmiana u niego? No nie wiem, nie jestem pewien. Na pewno coś nie u mnie. Słuchajcie, za chwileczkę przekonamy się, co to będzie. Poczekamy. I więc za chwilkę się widzimy. No i słuchajcie, tak jak mówiłem, oczywiście to był rage quit. No i wygraliśmy, słuchajcie, 3-0. Dla nas. Tak się zakończył finał tego całego dzisiejszego spotkania. No wygraliśmy, słuchajcie, no nie fajnie, bo chciałem tutaj mieć jakiś mecz. No ale szkoda, że wyszło jak wyszło. Słuchajcie, zaczynamy jeszcze raz. Może teraz nam się uda. Może Rejczki ta kolejnego nie będzie. A więc słuchajcie, za chwilkę widzimy się w kolejnym meczu. No i już zaczynamy kolejny mecz. Myślę, że w dzisiejszym spotkaniu, chociaż przeciwnik nie dar tego Rage Quita, który oczywiście był w poprzednim spotkaniu. No i już mamy rzut wolny, a nawet chyba faul, dokładnie. Mamy faula. Williams zaatakował oczywiście przeciwnika. Gramy oczywiście na San Siro, jakby ktoś nie wiedział. No i zobaczymy, jak tu dzisiejsze spotkanie się po prostu potoczy. Myślę, że w dzisiejszym odcineczku może otworzymy taką jedną paczuszkę, no oczywiście z tymi piłkarzami z UEFA. Aj, pięknie, kto to strzelał? Za chwileczkę zobaczymy w powtórce, o ile przeciwnik da nam ją zobaczyć. Nie, jednak nie dał, a tutaj Figo dośrodkowywuje. Myślę, że po jego dośrodkowaniu powinna być bramka, chociaż jeszcze tutaj wycofanie do Figo. Figo dośrodkowanie! Ajajaj, prosto w ręce bramkarza rywali, no co nie było zbyt dobre. No i mamy podanie do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo daje strzał. No i pięknie tutaj mój zespół zaczął ten mecz, to dzisiejsze spotkanie. No naprawdę, słuchajcie, myślę, że no po prostu po tylu porażkach mój zespół ocknął się. No i postanowili grać. Aj, no to pięknie ktoś próbował. A to był raczej Cristiano Ronaldo. Tak, to był Cristiano Ronaldo. Chciał spróbować tutaj z pięknej przewrotki, z pięknego krzyża, jak to się mówi, z pięknych nożyc, dokładnie. Chciał tutaj zaskoczyć bramkarza i strzelić piękną, efektowną bramkę.
No ale szkoda, bo nic z tego nie wyszło. Sam myślałem, że coś może z tego wyniknąć. No szkoda, 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 że nic z tego nie wyszło. No i piękne tutaj podanie do przeciwnika, ale co on zrobił? Słuchajcie, zamiast oddać strzał, to on po prostu wykopał piłkę poza boisko. No nie superowo to było z jego strony, no ale cóż, nic na to nie poradzimy. I kolejna sytuacja z mojej strony, kolejna sytuacja z mojej strony. Już za chwileczkę zobaczymy, co z tego wyjdzie. Matuidi troszkę się tutaj zlagowało, no ale nic. Przeciwnik robi kontrę, kontra od przeciwnika. Co z niej wyniknie? Piękne zatrzymanie przez Fabricio. Fabricio podaje do Matuidiego. Co zrobi Matuidi? Matuidi, ajajaj. Luis Falcu, Falcu, znowu Matuidi przy piłce. Matuidi się nie poddaje. Matuidi oddaje strzał, pięknie! A już myślałem, że jest ta bramka. No i przeciwnik atakuje. Co zrobi mój bramkarz? Pięknie, pięknie obrona się tutaj zachowała. A ja tutaj nadlatuję z kontrą. Co mu zrobi mój zespół? Pięknie, Cristiano Ronaldo do Luisa Figo. Luis Figo. Pięknie odchodzi na skrzydło. Pięknie odchodzi na skrzydło. Widać, że będzie dośrodkowywał. Dośrodkowanie! No ale nic z tego nie wyszło. Jeszcze Matuidi. Matuidi chciał ją tutaj sięgnąć głową. Teraz mamy kontrę od przeciwnika, ale powinien być tutaj uznany spalony, choć go nie uznał. I oczywiście Frolin pięknie idzie z piłką przez boisko. Piękne, długie podanie do Cristiano Ronaldo, chociaż nic z niego nie wyszło. Jeszcze Cristiano Ronaldo atakuje przeciwnika, chociaż no szkoda, że nic z tego nie wyszło. I znów Luis Figo do Cristiano Ronaldo. Czy znowu w końcu Cristiano Ronaldo się odblokuje? No jeszcze się nie odblokował. Już myślałem, że odblokowany Cristiano Ronaldo. I nareszcie strzeli tą swoją bramkę, którą tyle czasu... Matuidi! Matuidi! To było piękne, to było piękne. Matuidi naprawdę bosko, bosko. Mój zespół się odblokował. I piękne podanie do Cristiano Ronaldo, słuchajcie. Oj, tu był wolny. Tu bym się kłócił nawet o żółty kartonik za to zagranie. No nieładnie tutaj przeciwnik mi wszedł w nogi. Ronaldo, Luis Figo będzie oddawał strzał na bramkę. Jak to wszystko będzie? Luis Figo, no ale wygrał w tym momencie bramkarz. Poczekajmy jeszcze chwilę, tutaj mój zespół. Aj, miał okazję. Przeciwnik atakuje, jak to wszystko będzie? Pięknie mój bramkarz, ale jeszcze przeciwnik na tym nie skończył. No i nic z tego nie wyszło. Piękny daleki wykop od mojego bramkarza. Słuchajcie, jak na razie jeszcze nie mam pierwszej, nawet drugiej połowy dzisiejszego spotkania, a tak już tutaj piękny mecz się nam zapowiada. Bardzo ciekawy. No naprawdę, super, super. Co zrobi mój bramkarz? No nawet się nie rzucił, żeby obronić tą piłkę. Mógł ją naprawdę obronić. No szkoda, mamy 1-1. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawy mecz. Zobaczymy, jak to wszystko się tutaj nam potoczy. Słuchajcie, tam naprawdę było dziwne, że przeciwnik wygrywał, a momentalnie zrobił rage quita, którego naprawdę nie powinien robić, no bo przecież ładnie grał i miał mecz wygrany ogólnie, z tego co tutaj widziałem, znaczy może nie wygrany, bo był 1-0 dopiero. No ale my wracamy tutaj do gry. Luis Figo, szedł pięknie, pięknie tutaj jeszcze podaje. Cristiano Ronaldo znów przy piłce. No i to był faul, to był wolny, albo faul. Piękne podanie do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Odbiła się piłka od przeciwnika, więc tutaj jeszcze nie kończymy. Mamy rzut rożny. Pięknie tutaj Cristiano Ronaldo zgrywa się ze swoim kolegą z drużyny. Ale Luis Figo tutaj dośrodkowywuje. Czy coś z tego wyjdzie? Aj, przeciwnik ładnie wybił tą piłkę, ale jeszcze moi... Tutaj atakują i jeszcze mamy rzut z autu, więc nie kończymy tego, więc jeszcze tutaj walczymy. Jeszcze walczymy o tą drugą brameczkę, którą przed chwilą straciliśmy. No i tutaj widzę, ziomeczek zrobił sobie pauzę, ale my powinniśmy mieć gol! Pięknie! Kto to aż wszedł do tej bramki? To było coś pięknego i to chyba tak Cristiano Ronaldo wszedł do tej bramki, a my czekamy, zobaczymy, co nas przeciwnik tutaj sobie zrobi. Tak być nie może. Co ta moja obrona tutaj robi? Przeciwnik przejął piłkę ode mnie. No i kurczę, może być nieciekawie. Oj, będzie kartka. I kto to tak tutaj sfaulował? Nieładnie, specjalnie zatrzymał przeciwnika, więc naprawdę będzie dla Ralfa.
Oj, pięknie długi strzał oddany na bramkę. Słuchajcie, tylko sobie tutaj będę musiał przestawić sterowanie już. I oczywiście w kolejnym spotkaniu, no już naprawdę, będzie wszystko ok. Nie powinienem mieć żadnych problemów z tym sterowaniem, bo gdyby nie to ta zmiana moich ziomeczków, to oczywiście mecz by był bardziej korzystny na moją stronę. Już to właśnie widzę, bo naprawdę mój zespół dobrze się tutaj odblokował. A my za chwilkę widzimy się już w drugiej połowie. A więc jesteśmy już w drugiej połowie spotkania. Rozpoczął mój właśnie zespół. No i piękny, tutaj nieładny taki ślizg, nie mówię piękny, a to był nieładny po prostu ślizg w nogi mojego zawodnika. Cristiano Ronaldo przy piłce, czemu oni tak faulują mi tego Ronaldo? No to jest nieładnie, ale Mena przy piłce, przeciwnik cały czas chce mnie sfaulować. Matuidi, to był Matuidi. Matuidi dzisiaj zasługuje po prostu na duży tutaj jakiś bonusik. Przeciwnik znów przejął piłkę ode mnie, a jak to wszystko się tutaj potoczy, no nie wiem, jestem ciekawy. Oj, kurde, mamy 3-2. No nie, tak być nie może. Słuchajcie, odzyskujemy siły, no i oczywiście skoro się odblokowaliśmy, więc zrobimy tu sobie małą zmianę. No oczywiście Falcue, nie wiem jak go przeczytać, oczywiście zmienimy sobie za Teveza. No i ten Tevez on sobie tutaj wejdzie i oczywiście Lafitte zmienimy za Williamsa. No i zobaczymy, czy jakaś świeżość w naszym składzie dzisiaj się pojawi. Więc już za chwileczkę wszystko zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko będzie, słuchajcie. No jestem ciekaw. Co to się dzisiaj porobi. No i mamy zmianę. Mamy zmianę dwóch nowych zawodników. Jakaś jest zawsze świeżość na boisku. Carlos Tevez pogubił się trochę z tą piłką. No i piękne przejęcie przez piłki przez moją obronę. Lafitte jest przy piłce. Oczywiście nowy zawodnik, który wszedł z ławki rezerwowych. Pięknie miesza. I dośrodkowanie od Lafitte do Matuidiego. Matuidi pięknie, naprawdę dzisiaj pięknie gra. No on zasługuje na ogromne brawa. Właśnie słyszymy na boisku dla Matuidiego. Bramkarz przeciwnika źle coś podał tą piłkę. No cóż. I znów mamy przerwę. To chyba przeciwnik zrobił sobie kolejną pauzę. No szkoda. To czekam. No i nie, jednak zmiana. Manolew jakiś tutaj wszedł na boisko. No słuchajcie, musimy to odrobić wszystko. Musi być chociaż 3-3! No minął się z piłką Lafitte. Uderzył ładnie z głowy, ale no lekko ją musnął po prostu. Za wcześnie wyskoczył do tej piłki. I byłoby inaczej, gdyby troszkę naprawdę później wyszedł do tej piłki. Oj, nieładnie mi tutaj przeciwnik wywalił, no ale cóż, idziemy. Kontrą, panie sędzia, co to miało być? Czyż to było uderzenie z okcia? Za chwilkę to zobaczymy, no właśnie, to było bachnięcie z okcia mojego ziomusia i po prostu się aż odwywalił. Dobra, my tutaj podajemy długim podaniem do Matuidiego. No sorry, do Teveza, dokładnie. No ale Carlos Tevez tej piłki nie przejął. Mena tutaj pięknie poda, dobrze, do Luisa Figo. Luis Figo troszkę zmęczony, ale da radę chyba jeszcze dośrodkować. Piękne dośrodkowanie Luisa Figo. No nie, no nic z tego nie wyszło, czy nie odrobimy dzisiaj tej trzeciej bramki? Piękne odebranie piłki przez moją obronę. Podanie znów do Luisa Figo. Co zrobi Luis Figo z tą piłką? Podanie do Cristiano Ronaldo. No nie, ale jeszcze nie, jeszcze jest Mena, który tutaj pokazuje jak się gra. Piękny strzał oczywiście przez Cristiano Ronaldo na bramkę, ale nic z tego nie wyszło. No szkoda, piękna akcja. No ale mamy jeszcze rzut rożny, zobaczymy to wszystko jak się nam potoczy. Tak więc na chwileczkę tutaj muszę pięknie jakieś tutaj dośrodkowanie wymodzić, chociaż nie wiem czy ono wyjdzie. Ale jednak myślałem, że Ralf strzeli. No szkoda. Naprawdę wielka szkoda, ale Mena jeszcze tutaj jest przy przeciwniku. Naprawdę dzisiaj mój zespół świetnie gra. No panie sędzio, tu powinna być kartka. Nawet mógłbym się tutaj kłócić o czerwoną kartkę. Przeciwnik bardzo tutaj robi ślizgi. No jojoj, no chciałem okiwać przeciwnika. To znaczy jego bramkarza. No ale nic z tego nie wyszło.
Dobra, a więc słuchajcie, zobaczymy jak to tutaj nam się potoczy ten mecz. Naprawdę jest bardzo ciekawy. Miałem robić go wam w właśnie urywkach, ale jednak nie, obejrzycie sobie cały ten mecz, bo naprawdę jest bardzo ciekawe spotkanie. No bo naprawdę tutaj superowo się tutaj teraz gra, więc zobaczycie cały meczek. Słuchajcie, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i to właśnie przeciwnik nam pokazał w tym momencie, bo strzelił nam już kolejną bramkę, a mój zespół oczywiście dalej sobie śpi. Teraz na chwileczkę mój zespół sobie przysnął, Figo nie ma w ogóle siły. Piękne podanie tutaj miało być do Cristiano Ronaldo, chociaż tutaj dalej mój zespół próbuje, dalej coś tutaj młodzi. Czy będzie bramka? No, spalony, nie powinien być spalony, słuchajcie. No nie, jednak był, no kurde, szkoda, już myślałem, że będzie 4-3. No nie jest superowo, nie jest fajna tutaj sytuacja w tym momencie, bo musimy troszkę się śpieszyć, żeby te bramki nadrobić. Piękne tutaj przejęcie przez mojego ziomusia, ale tu powinna być czerwona kartka, no panie sędzio, to był ewidentny faul na nogi. Czy nie ma sędzia kartoników w dzisiejszym meczu? To jest naprawdę bardzo ciekawe, bo według mnie tam karteczka powinna być. Było bardzo duże przewinienie przez przeciwnika i jednak była żółta kartka. Carlos Tevez letko musnął tą piłkę głową, mógł ją przyjąć. Może coś lepszego by wynikło z tej całej sytuacji, ale jeszcze tutaj jesteśmy przy piłce. Jeszcze Cristiano Ronaldo oddaje strzał i czy będzie 4-3? Słuchajcie, 4-3! Pięknie, od słupeczka. Brawo dla Cristiano Ronaldo i całego naszego zespołu. Naprawdę, słuchajcie, pod tym filmikiem musi być dużo łapeczek. Naprawdę, dzisiejszy meczek jest bardzo, ale to bardzo ciekawe. I to na pewno każdy mi przyzna, że no naprawdę, jest ciekawie. Dużo takich emocji, bo nie wiadomo, kto strzeli komu bramkę. Słuchajcie, teraz ostatnia akcja. Albo my, albo przeciwnik. Przywilej korzyści. Lafita przy piłce. Przeciwnik dalej fauluje moich ziomeczków. Carlos Tevez! No nie. Ale mamy pustą bramkę. No mój tutaj zawodnik zwija się z bólu. Leży na murawie dosłownie i to leży. No szkoda, że przeciwnik tak gra brutalnie. I tutaj Cristiano Ronaldo. Mamy jeszcze rzut rożny. No i dobrze, panie sędzio, brawo, wrócił pan do tej nieładnej sytuacji, gdzie naprawdę to wszystko mogło zakończyć się obrzydliwą kontuzją, o ile mój zawodnik jej już nie doznał, ale mam nadzieję, że jej nie doznał, bo podniósł się i o własnych sił zszedł właśnie, zaczął grać dalej. Słuchajcie, czy będzie 4-4? No nie ma 4-4, no tak być nie może, ja się tak nie bawię. Może jednak będzie 4-4. Pięknie tutaj przeciwnik się pogubił z tą piłką. Słuchajcie, robi się naprawdę bardzo ciekawie. Sędzia 3 minuty jeszcze przedłużył tego meczu, tego spotkania. Może to specjalnie dla nas, abyśmy wyrównali w dzisiejszym meczu. Słuchajcie, Luis Figo pięknie tutaj podał do Cristiano Ronaldo. Przeciwnik wybił tą piłkę na rzut rożny. Słuchajcie, ostatnia akcja. Albo my, albo przeciwnik. Zobaczymy, czy zdołamy zremisować. No jeszcze jesteśmy przy piłce, Przeciwnik ją wybije. No i słuchajcie, nie udało nam się zremisować, ale mecz naprawdę był bardzo ciekawy. Zobaczymy, ile zdobyliśmy GP. Za chwilkę wszystkiego się dowiemy. Naprawdę, dzisiejszy mecz był naprawdę superowo ciekawy. Nie mogę powiedzieć, że był jakiś nudny. Naprawdę, było dużo takich emocji i naprawdę duże napięcie. Szkoda, że nam nie wyszło, bo byśmy odrobili, by było 4-4. Luis Figo naprawdę dzisiaj zasługuje na ten level wyżej. My troszkę spadliśmy w rankingu. Szkoda, przeciwnik awansował. No nie superował. Zdobyliśmy tylko 778 GP, co nam tutaj nie starcza na otwarcie tej UEFA. A więc okej, moi drodzy, pozdrawiam was, trzymajcie się i do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się, czołem!